Zdjęcia
Nasza dyrekcja jest kochana, codziennie pracuje od samego rana. Zawsze ma dla uczniów czas, z chęcią wysłuchuje nas. Kiedy ktoś kłopoty ma, zawsze dobrą radę da. Motywuje pedagogiczne ciało, by sukcesu kluczyło śmiało. No to dziś dyrekcji dziękujemy i z serca płynące życzenia śledzę. Szanowne nasze prawo humanistyczne jest po prostu fantastyczne. W dniu Waszego Święta obiecujemy, że każdy z nas zapamięta historycznych wydarzeń i dat bez liku, jeżeli nikt z nas w zdaniu nie zapomni o czasowniku, lektury wszystkie przeczytamy i na czasach biblioteki oddamy. Na plastyce pięknych pejzaży będziemy malować wiele, a na muzyce śpiewać będziemy głośniej niż w kościele. Za trudną pracę z nami i okazane serca chylmy dziś głowy w ogromnej podzięce. Życzyłem, by czasu na wszystko starczyło, a to co dobre, na lepsze się zmieniło. Drodzy matematycy, nawet zawsze możemy liczyć. Dziękujemy za przekazywaną nam wiedzę i umiejętności, za cierpliwość podczas tłumaczenia wzorów i geometrycznych zawiłości. Prosimy, nie wywołujcie nas do tablicy, bo te wszystkie ułamki, pierwiastki i cyfry są dla nas jak tajne szyfry. Kiedyś na pewno się tego nauczymy i bardzo zacne studia ukończymy. Informatykom dziękujemy za kodowanie i Minecrafta granie. Naszym matematykom i informatykom składamy dziś szczere życzenia. Zdrowia, szczęścia, radości i marzeń spełnienia.
swoimi skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Za to nie wiemy, dokąd Wisła płynie i gdzie się mieści Tatr najwyższy grzbiet i jakie nosi Król Sobieski imię, że rzeki trzeba pisać przez RZ. Za to, że wiemy, co Kopernik chciała i ile to się generacji trzy, gdzie żył, gdzie kryj, gdzie nie wiedzieć samała, muszę odmać 365 dni. Że tak dokładnie pamiętamy przecież o tym, że woda przez 100 stopnia wrze, że polskie statki płyną z portu Szczecin, że na wieży mariackich trawia w trąbce dmie. Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą, przed nami jeszcze wiele szkolnych lat, za to składamy wam dziś wiele życzeń, z nimi jesienny najpiękniejszy kwiat. Droga dyrekcjo, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Wołowicy. W życiu ucznia ważne jest to, aby znalazł się ktoś, kto pokaże mu drogę do gwiazd, nawet gdyby miały one świecić tylko przez chwilę. W imieniu wszystkich uczniów pragniemy w tak uroczystym dniu podziękować za trud włożony w nasze wychowanie, za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, za każdy krok wprowadzający nas w krąg nowych, nieznanych spraw, za uśmiech i cierpliwość. Z całego serca życzymy wam takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podpowiada serce, cierpliwości i wytrwałości, aby praca z nami zrodziła wiele szlachetnych owoców, pasji i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym. Słowa szacunku i wdzięczności kierujemy również do innych pracowników szkoły. Pani sekretarki, pani kucharek, pani woźny, pan sprzątający. Wiemy, że bez ich czujnego oka, niezwykłej pracowitości i życzliwości funkcjonowanie naszej szkoły nie byłoby możliwe. No i nie zapomnijmy, że Dzień Edukacji to również nasze uczniowskie święto. To właśnie dziś mamy możliwość wyrazić naszą wdzięczność. W tej chwili możemy świętować razem i sprawić, by w każdy dzień był również pełen ciepła, troski i uścisku przyjaciół dłoni. Yeah.
wyrazili poprzez piosenki, wiersze, inscenizacje, przepiękne słowa podziękowania. No oczywiście, no któż z nas, któż nie zna lepiej nas niż nasi uczniowie? Wyrazili to właśnie dzisiaj w tych śmiesznych tekstach. No i wzajemnie, no któż nie zna lepiej naszych uczniów jak my? Więc ta chemia między nami musi być, musimy się wzajemnie wspierać. I tak jak tutaj już zostało powiedziane, no nie ma dnia edukacji bez naszych kochanych uczniów. Serdecznie Wam dziękuję, naprawdę wspaniały dzisiaj nam tutaj prezent. Daliście w postaci właśnie tych przepięknych tańców, piosenek i wierszyków. Także serdecznie dziękuję. Przekazuję tutaj może na ręce Pani Kasi, tak? Taki słodki podarunek właśnie. Jeżeli chodzi o ten występ. Chciałabym też jeszcze przy tej okazji podziękować serdecznie nauczycielom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Koordynator pani Małgorzacie Szpala, pani Anecie Świtale, pani Katarzynie Poprawskiej, pani Alicji Trąbskiej. Oczywiście naszym nauczycielom prowadzącym uroczystości, przygotowującym salę, także serdecznie, serdecznie dziękuję.